Sobowie w gminie Ożarów budowany jest nowy trakt łączący ulicę Mickiewicza z Czachowskiego. Droga ma prawie kilometr długości i powstaje w pełnym standardzie. Budujemy drogę z pełną infrastrukturą, czyli praktycznie kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające, zbiornik zbierający wodę z tych deszczowy, dalej światłowody, oświetlenie, ścieżka pieszo-rowerowa 2,5 metra plus jezdnia 5-metrowa, z tym, że budujemy drogę na takim terenie, gdzie nigdy drogi nie było, więc jest tu wybranie pełnej ziemi, jest tutaj pełne odwodnienie, tłuczeń, wszystko, więc warstwy technologiczne. Budowa drugiej ruszyła początkiem lipca i potrwa do kwietnia roku przyszłego. Gmina na to zadanie otrzymała wsparcie z Polskiego Ładu. Roboty rozpoczęły się 1 lipca. Termin zakończenia jest kwiecień przyszłego roku. To jest zadanie, które realizujemy z dopłatą z funduszy inwestycji strategicznych z Polskiego Ładu. Ogólny koszt to jest 5 900 000. Z Polskiego Ładu mamy tutaj około 4 miliony złotych. Droga z takimi parametrami zachęca do budowy domów przy niej. Ludzie wolą zamieszkać w terenie, gdzie mają bezproblemowy dostęp do mediów, niż w centrach, gdzie podłączenie do kanalizacji czy wody jest niekiedy niemożliwe lub wymaga bardzo dużych nakładów i zgody innych na położenie linii na ich działce. Mam nadzieję, że pozwoli to na powstanie kilkunastu działek w pełni uzbrojonych, gdzie będzie można budować. I tak jak widzimy, budowy tutaj są realizowane. W tej chwili podłączenie kanalizacji to akurat będzie tak, że już będzie można się wpinać. Robimy przyłącza do działki wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, więc to wszystko byłoby rozwiązywane i myślę, że to patrząc z punktu widzenia możliwości rozbudowy Ożarowa, to tu będzie, powinno powstać kilkadziesiąt domów w perspektywie najbliższych kilku lat. Samorząd Ożarowa ułatwia inwestorom budowanie domów. Powstają nowe tereny pod budownictwo. Ogólnie rzecz biorąc, gmina ułatwia życie swoim mieszkańcom. Wiosną tego roku zostało zmienione studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili zmieniamy plany poszczególnych, czy to Sobowa, czy Ożarowa, które pozwolą na to, że praktycznie od przyszłego roku na tych terenach będzie można budować. Tu już została sprzedana jedna działka, około 2 hektary dla dewelopera, który w tej chwili wystąpił do nas o wydanie warunków na budowę 20 mieszkań w budynkach szeregowych. Mamy następne zgłoszenie o zmianę z zabudowy jednorodzinnej na budownictwo wielorodzinne. Musimy tworzyć takie tereny i stwarzać takie miejsca, gdzie można będzie kupić działki. Sobowa, Jerzy Strzyż, STV Info.